Każda seria, nawet ta najlepsza, kiedyś się kończy. Po 12 meczach bez porażki siatkarki drugoligowego Nosiru Nowy Dwór Mazowiecki w końcu musiały uznać wyższość rywalek. Lider rozgrywek, pierwszą ligową porażkę w tym sezonie poniósł w Siedlcach. W derbach Mazowsza Nowodworzanki przegrały z miejscową ósemką 2-3. Nosir przyjechał jednak na ten mecz w mocno osłabionym i eksperymentalnym składzie, ponieważ podstawowe zawodniczki grały w tym czasie w Łodzi sparing z mistrzem Polski ŁKS-em. Część dziewczyn to zawodniczki 15-letnie. Bardzo ładnie walczyliśmy. Uważam, że nawet ten przegrany mecz dużo da nam na przyszłość. Z liderem nie każdy wygrywa, mimo że być może troszkę osłabiony, ale mimo wszystko dla nas dwa punkty to bardzo dużo i te dwa punkty no, mogą zaważyć o play-offach. Myślę, że to też jest ważny mecz właśnie mentalnie dla nas, że my się gdzieś tam przełamałyśmy, pokazałyśmy, że nie ma dla nas straconych sytuacji, nie ma dla nas straconych meczy i to cieszy, to bardzo, bardzo cieszy. Myślę, że też będzie tak na przyszłość mocno gdzieś tam procentowało później. Po porażce w Siedlcach Nosir stracił na rzecz stołecznego AZS-u AWF pozycję lidera rozgrywek. Nowodworzanki mają jednak do warszawianek tylko punkt straty i jedno mniej rozegrane spotkanie na koncie. Natomiast ósemka, mimo wygranej, spadła na piąte miejsce w tabeli.